Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Eksplorujemy dalej labirynt ptumeryjski, warstwa trzecia, jeżeli się nie mylę. Albo i czwarta już. Kurde, moment, nie, tutaj, dokładnie tutaj. Ja już myślałem, że totalnie zbłądziłem, ale mam nadzieję, że wajcha działa. Bo inaczej skok może mnie zabić. Jak spadnę tam na dół. Dobra, na szczęście winda podjeżdża szybko, jest błyskawiczna. Więc tak, mam nadzieję, że moje tętnienia gdzieś leżą, że żaden potwór mi ich nie ściągnął. Dobra, ale tutaj już otwarte, więc tutaj. Poza tym, o, trzeba pamiętać o pułapce. No i o nich wszystkich tutaj, zwłaszcza tych za drzwiami. Ale spokojnie, zanim zdążą wstać. Dobra, może niekoniecznie. No może niekoniecznie. Dobra, chociaż tętnienia, to jest ważne. Reszta to tylko szczegóły. Reszta jest nieistotna. Nawet mogę tutaj zginąć. O, kolejna fioleczka. Ach, tym razem kule. Ej, właśnie, a ci jeszcze nie weszli. Choć drzwi otwarte. Dobra, zaraz pewnie tutaj ruszą do mnie. Więc pozwólcie, że... O, sprawdzę, co się dzieje z tej strony. Wielki toczący się głaz. Cholera, dobra. Nie, 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 nie. Leci już. Aha. Tu my za nim. Jest wnęka. Nie, to jest już przejście. Skorzystajmy. Co tu może być? O kurde! Zaskoczenie, niespodzianka. Atak, zasadzka, pułapka. Ach, to właśnie było. Więc zacznie strzelać. Jak moja broń jest zagrożona? No to uwaga. Bo to musi być na bossa po prostu. Testujemy sztyleciki. A to właściwie sztylecik w wersji jednoręcznej. No jest... dobrze. Gościa z workiem pozamiatał, a tylko wciskałem najlżejszy atak. No wiem, że nie wszystkie z nich to pułapki pewnie. Ale lepiej dmuchać na zimne. Ale jak to broń zagrożona tak szybko, to co się stało? A zresztą czy to ważne? Ej, tam mamy czaszkę, która wywołała cutscenkę, naprawdę? Nadgarstek mędrca. A tutaj chyba jego skamieniała czaszka. Dobra, niech sobie spoczywa w pokoju. A to tylko dlatego, że nie byłem w stanie jej rozwalić sztyletem. Nie, okej, dobra, ale to można przecież nosić w ten sposób. Oj, chyba zdążę. Jeżeli się pospieszę. Dobra, 12 fiolek. Ta skrzyneczka jest najbardziej do otwarcia. No ale to niestety... Ale... nie wyprowadza z równowagi tak łatwo jak moja halabarda. Nawet podwójne cięcie. Pewnie co innego jakby było naładowane, no ale mimo wszystko. Kurde, nie jest dobrze. Dobra, wiesz co? Oni wszyscy i tak tutaj przyjdą. A ja w małym korytarzyku mogę mieć większe szanse z większą grupą. Dobra, podobno to jest dobre. No jest, zaiste. Zgadzam się. Dobra, skończyłeś? Mogę. Mogę. Dokończyć dzieła. Oj, ale mało krwi ściąga. To broń ewentualnie na PvP, ale do walki z takimi przeciwnikami no niezbytnio się nadaje niestety. Chyba, że... No to jest zacne za 400 i szybkie do tego. Dobra, ale uleczę się. Nie ma powodu, żeby się nie leczyć. Szybkie kombinacje. No to jest atut. Niewątpliwy atut, ale... Kurczę, no jedna halabarda bardziej pasuje do tej postaci. Mocne, zamaszyste wymachy, a nie jakieś tam... Zip, 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 zip. Jak sprężynowcem. Okej, okay, podejrzewam, że wziąłem już wszystko, co miałem wziąć stąd, prawda? Więc można by było udać tam się, ale kurde, tutaj na górze jeszcze był przedmiot, więc na pewno tam jakoś można wejść. Tylko którędy? O którym przedmiocie mówię? No tam jest, tam. Tutaj nie. Tu mamy toczący się głaz.
I kolesia, który rusza pośmiertnie ręką. Trudno bywa, no. Jak nie ma co robić w zaświatach. Jak się nie dostał. Nie, ale serio, tam musi być jakieś wejście. W takim wypadku. Oj, kurde. Myślałem, że przeleciałbym, wbiegł prosto pod niego. No nie, no ale tutaj schodzimy jeszcze niżej. Poza tym tutaj byliśmy przed chwilą, tu nie było żadnego odbicia piechol. No ale bez przesady, że pominąłem taką skrzynkę. No ja, i dobrze się stało, że jednak tutaj się znalazłem. Krew rytualna, 4 sztuki na trzecim poziomie, no to nie chodzi piechotą po prostu. Tego nie można znaleźć tak gdzieś sobie leżącego. No może. Ja bym wystarczająco dokładnie szukał. Nie, ale dobra, no powiedzcie, że to była druga ostatnia. Czy moja spostrzegawczość nie dała sobie znać więcej niż 2 razy? No kurde. Nie wierzę. Po prostu kurde nie wierzę. Pieśń z grobowca. Wszystko potrzebne do kolejnych rytuałów. Ej, też tego nie podniosłem. Kurde, a nie, ten akurat przedmiot musiał się wczytać później po prostu. Jedziesz? Jedziesz. Dobra, szybko, szybko piecho. Ej, tam jest przejście. No obym nie przypłacił tego życiem teraz, ale spróbujemy je otworzyć. No kurde, dalej, nie wiem, czy jesteś nieśmiertelny. O, właśnie. No i jednak jest wejście na górę. Mam nadzieję, że przedmiot naprawdę jest warty tego. I co, jęki? O kurde. No jak miło. Żegnam. No co ona zrobiła? Ta blada istota. Wchodzisz w ogóle po drabinach? Pewnie, że wchodzisz. Pozwól, że się przygotuję. No coś tam zrobiłem. Nie to, co chciałem, ale jednak zawsze coś. Nie, dobra, no. Na spotkanie przez przeznaczenie. Ja, ona już jest na dole? Kurde. No dobra, ciężki przeciwnik to nie był. Coś zostawiła po sobie? Warto tam schodzić w ogóle? No i tak przedmiot, jeżeli już, to pojawi się za chwilę dopiero. No wypadałoby. A chyba rozpłynęła się w powietrzu ta istota. Zjawa. Strzyga, upiór. Zwał jak zwał. Dobra. Nic więcej tu nie ma. Jedynie to przejście. Jest i przedmiot jeden, drugi, trzeci, ale... To nie jest jeszcze ta lokacja, gdzie byliśmy przed chwilą. Więc trzeba mieć się na baczności. 4 fiolki aż. Jestem zaskoczony. Tutaj jest jakieś przejście może? Jest. Kurde, no co jest grane? Stop, tutaj przyszliśmy właśnie. Okej. Wszystko, okej, wszystko jest dobrze. Tylko te drzwi jeszcze nie otwarte. A za nimi? No jeden grubas na dole i sarkofag. Dobra, niestety, ale musimy się policzyć z nim w ten sposób. Oj, kurde. Trudno, zmarnujemy fiolkę. No, piękny. Krótki zasięg. No ale z tym akurat tutaj to wyszło na dobre. Bo on nie potrafi tuż koło siebie strzelić. Ale turlacie ze schodów potrafi pięknie za to. 3 pieśni z grobowca. Okej, ale zazwyczaj takie trumny kończą bonusową zawartość konkretnej warstwy labiryntu, więc można już chyba opuścić tą odnogę i wreszcie udać się tam, gdzie powinniśmy iść. Nie, sorry, jeszcze nie. Jeszcze kolejne wrota. I kolejne. Ale nie otwierane z tej strony. No co to jest, kurde, żart? Czy to naprawdę jest żart? To po co? W takim wypadku te wrota, skoro nie mogę ich otworzyć. No nie z tej strony, to z której? Co, tu? Gdzie? Przez te krzaki ja się nie przebiję. Nie, ale serio, moment, czy naprawdę moja broń jest zagrożona zniszczeniem? No kurczę, no jeszcze troszkę tam zostało jakby co, z tej wytrzymałości, ale już faktycznie mniej niż 100. A nie wiem, co się dzieje, kiedy broń się zepsuje zupełnie.
Podejrzewam, że można ją naprawić, tylko nie wiem raz, ile to kosztuje, a dwa, czy faktycznie można. No tam jakoś idzie na pewno się dostać. Może z głównego przejścia, jakoś od noga tam biegnie. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy. Orientacja w terenie jeszcze została zachowana, na szczęście. Nie, ale chyba nie, chyba jednak coś pominąłem. No ale trudno, nie chce mi się błąkać tutaj aż tak długo. Wybaczcie. Jeżeli chcecie aż tak bardzo wnikliwie sprawdzać lochy, gdzie wiecie, że nie znajdziecie nic przydatnego, oprócz czasami sporadycznych fiolek, to proszę, kupcie sobie grę i miłego biegania. Ale dla mnie jeszcze czeka Jarnam i okolice. I tam bym chciał się udać w pierwszej kolejności. Dobra, ziomek z workiem. Tutaj przejście. Gdzie jest wajcha? Dobra, najpierw może to, jeżeli zdążę. Posłyszę kroki. Są coraz bliżej. Dobra, ale wozu to on chyba nie przebije. Okej, spróbujmy w ten sposób. Dobra, całkiem nieźle to wyszło. Nie bezbłędnie, ale jednak się udało. Bez uszczerbku. Jest jak najbardziej spoko. Zaliczam to do tej dobrej kategorii. Dobra, tutaj nic. Okej, ale najpierw otwarte wrota. Aby co cały czas ten sam poziom. Później wejdziemy dopiero kondygnację wyżej. A, no dobra, jednak teraz. się okazuje. Dobra. Skoro tak mnie prowadzą. Nie lubię gości z kosą. I to są te drugie drzwi, tak? Ale to jest jeszcze jeden, no właśnie. Nie, też sztylecik jest dobry, ale chyba bardziej mi się podoba jednoręczna forma tej broni, a nie taki rozłożony. Już w sumie warto by to przetestować na jakimś przeciwniku jeszcze. Czy na pewno zdania nie zmienię momentalnie. Dwa nadgarstki mędrca. No to już mamy chyba w sumie trzy. Okej, dobrze podejrzewałem, ale skoro tak, no to tam nie muszę już iść. Dobra, nie chcę mi się tu schodzić po drabinie. Czas to pieniądz. Choć nie w moim przypadku akurat. Bo mój czas jest bezcenny oczywiście. Dobra, nie ma się chyba co cofać zupełnie, prawda? Bo to jest zupełne cofnięcie się teraz, co zrobiłem. Albo nie. Takie rzeczy nie umykają mojej uwadze, ani skrzyneczki, choć takie małe nawet. Dobra, jedna krew rytualna. Zaraz przez tą małą skrzyneczkę będę musiał jeszcze raz obskoczyć wszystkie kąty tutaj. Dobra, uznaję wszystkie kąty za obskoczone. Ten nawet dwa razy. Dobra, to tutaj skoro nie ma dalej przejścia, to faktycznie trzeba wejść na górę. A z tej strony jednak. Dobra, liczymy teraz na bossa gdzieś w pobliżu. Ale najpierw oczywiście dźwignia. Gdzieś się musi znaleźć. Ej, dobra, dobra, widziałem cię. Ej, kurde, ale co, wy też jesteście nieśmiertelni, jak się podnosicie? Ja jestem jak najbardziej śmiertelny. Też mobilność większa mam wrażenie, kiedy używa się sztyletu. Ale dobra, sprawdźmy wersję dwuręczną. Dobra, robi robotę jeszcze szybciej po prostu. O kurde, baba z dzwonkiem. Gdzie? Gdzie? Jesteś. No i po prostu pięknie to wyszło. Teraz tak, no mógłbym od razu tam zeskoczyć. Tylko coś na pewno pominę przez to. Jest jeszcze delikatny exploring, tą babkę od piromancji trzeba tam rozwalić. I zobaczymy, może czegoś pilnowała i dlatego tak bardzo była rozgrzana tą całą sytuacją. Okej, ale tu są jakby co schody. Mógłbym to już od razu łapnąć, haknąć. No, to zresztą jest bardzo ważna rzecz. Praktycznie to, po co przyszedłem. Nie, ale co naprawdę, jak sprawdzali tą grę i tego przeciwnika, to nikt nie podszedł tak blisko. Przecież on nie stwarza żadnego zagrożenia, jak już się zbliżysz totalnie do niego. Ale to jest też przydatna informacja, to trzeba zapamiętać. Zapisać gdzieś w kajeciku, niech będzie. Bo jak takich trzech się pojawi i tylko jeden będzie strzelał, no to
Podejdziemy i rozchlastamy mu brzuch na dwie części. Albo na więcej, jeżeli uda się więcej razy szlachnąć. Ale mając dwa sztylety, no raczej konfetti mu z brzucha zrobimy. Ale dobra, sprawdzimy. Może to faktycznie się spełni teraz. Co to było? Dwie fiolki, ale gdzieś tu jest starucha. To jest i ona. Ile tego możesz wyczarować? No dwie przed śmiercią. Ale tego nie będziemy zapamiętywać, bo to jest akurat zmienne. Nie, dobra. Uznajmy, że wszystko. Przejście było tutaj na początku oczywiście. Zazwyczaj tak jest. I znowu nie chce mi się schodzić po drabinie. No tak kurczę, mały respekt przed tym moim zdrowiem. Albo tak właściwie przed jego utratą. Czuję teraz, no ale spokojnie, naprawdę. To się raczej nic złego już nie wydarzy. A może? Jak trafię do serca, ale... Faktycznie, to już będzie boss? Nie, jeszcze nie. Nie tego typu wrota. Trzeba będzie mimo wszystko na halabardę zmienić. Bo z tamtą bronią się czuję zdecydowanie lepiej i bezpieczniej. Dobra, zejście niżej. Która to już będzie warstwa. No dobra, tam bankowo jest boss. Pozwólcie, że dokonam tej zamiany, o której mówiłem. A dobra, przecież to jest cały czas. Okej. Okay. Można pchnąć, piecholu. Pchaj. Potomek Plumerów. O kurde, bumerang? Przynajmniej coś w stylu bumerangu. Oj, za dużo. No, widzę, opłacało się zejść głębiej. Inny ciekawy boss. Ale zbyt zachłanny jestem z tym ostatnim pchnięciem. Dobra, podejdź. To moje kroki, mam nadzieję, słychać za mną tylko, nikogo innego. No, tym razem już widzieliście? Bez pchnięcia. Uczę się. I leży. O. Rozdzielił, czyli... ja mam podobną broń. Ale spokojnie, musi na to wejść. Jest zbyt zachłanny, kiedy broń się rozdwaja. Tego się nie spodziewałem. No, pora na obrót. I kończymy? Jeszcze nie, ale już za moment, tak jest. No, szkoda potomka Ptumerów. Bo całkiem zacne mają labirynty, ale... No, kolejny kielich, czyli kolejny loch i tak odwiedzimy, prędzej czy później. A tymczasem powrót do snu tropiciela, bo tu już raczej nic nie znajdziemy, prawda? Aha, wybitnie wygląda to na ostatnią miejscówkę, a ja mam i tak tyle tętnień, że mogę sobie pozwolić na level. Lecimy. W ogóle muszę posprawdzać, czy mam wszystkie potrzebne rzeczy na rytuały. Dobra, tego pierwszego kielicha jeszcze nie mam. Ale mam dużo innych. Dobra, dużo to też za dużo powiedziane się okazuje. Kielich korzenia. Moment, które mam? To muszę najpierw się... zorientować w tym. Ptumeryjski labirynt. Kielich, gdzie to jest? No dobra, muszą się różnić nazwami przecież. Nie, to też jest Ptumeryjski labirynt. Super. Głębokość 2. 3 warstwy. Ale właśnie, moment, co ten powinien mieć? On też miał 3 warstwy, to zawsze będą 3 warstwy? No to wygląda. Ej, dobra, teraz zauważyłem dopiero tą prawidłowość. Ładny ze mnie debil. Okej, podejrzewam, że w takim wypadku to będzie po prostu następny, czyli ten. A na końcu kielich niskiego Ptumeru. Dobra, zacznijmy od tego. Przeprowadźmy ten rytuał. A poza tym nie wiem, czy mógłbym tamte, skoro kielichy leżą przy nagrobkach. Ale dobra, dokonajmy też jeszcze ostatniego, jaki mam. O ile starczy. Dobra, krew rytualna jest, całe 9 sztuk. Bam. Proszę, postaw kielich. Otwierając teleport do innej rzeczywistości. Dobra, aby są dwa kolejne do zrobienia.
Ale tymczasem naprawdę trzeba się zastanowić. Gdzie tu pójść? Inne miejsce, no. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Mam wrażenie, że jeszcze czegoś nie odkryłem tutaj. No może zmiana pory dnia coś zmieniła. Kurczę, no nie lubię takich momentów. No jeżeli chodzi o nagrania, bo tak naprawdę jako gracz bardzo lubię, bo to znaczy, że mogę pobiegać sobie. No takich momentów, gdzie nie wiem dokładnie gdzie iść. No raczej tu się nic nie pozmieniało. No tu na pewno są jakieś inne miejscówki jeszcze. No ale tutaj chyba skończyliśmy. Chyba, że w budynku auli coś się jeszcze kryje. Ale żadnych zamkniętych drzwi ani z tych rzeczy tam nie widziałem, więc nie wiem, ale dobra, pora na level. Welcome. What is it you... To co zwykle, poproszę. Tylko gdzie? Można by tu, można by również tu, można by w umiejętności. No to ostatnio jest dobra inwestycja, patrząc na stacy. Okej, tak zróbmy. Teraz tak, moje pytanie brzmi. Czy mogę coś ulepszyć? Bo naprawić na pewno muszę. No prawie 1300. Kurde, drogo. Ciekawe, czemu tak szybko się rozwaliło? Nie, niestety nie mogę. Chyba, że jakimś klejnotem. Nie i... O, było. Dziob. A tutaj? No jeden niebieski kolor gdzieś tu widziałem, no właśnie. Ale nie, za mało zyskujemy, za dużo tracimy. Na tym interesie. A może ostrza? No proszę bardzo, od razu. A chyba, że coś dalej. Nie. Nie, ale ja patrzę tylko na czysty damage, tam szczerze nie patrzę na inne stacy. Choć wiem, że tam niektóre klejnoty dodają oczywiście truciznę, obrażenia od ognia i tak dalej, no ale jednak. Zostając przy podstawowych parametrach broni, ona staje się lepsza. Po prostu większy bonus jest do statystyk wtedy. Dobra, nic więcej. Okej. Okay. To skoro tamte lochy odhaczone, to w następnym odcinku już zamiast polecić do następnych, odwiedzimy stare śmieci. Kurczę, dobra, a podejmijmy decyzję już w tym odcinku, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać w następnym. Gdzie mogę się udać? Do niewidzianej wioski? No można by. Przybytek wieźmy, zakazany raz, zakazany grób. Birgenwerd, jezioro księżycowe. No przybytek wieźmy brzmi ciekawie. Ale czy zakazany las nie skrywa jakichś innych tajemnic jeszcze? No ale może tu? Wielki most, grobowiec Oedona, rewir katedralny, archikatedra. Dużo do zrobienia mimo wszystko tutaj. Ej dobra, powiedzmy, że rewir katedralny, albo nawet... Albo nie, niech będzie rewir katedralny w następnym odcinku, dobra? Okej, okay. Uznajmy to za przytachnięcie. Troszeczkę nieme. Chyba, że w komentarzach. Oczywiście mogę je sobie na głos odczytać później, ale to i tak będzie z takim poślizgiem czasowym, bo w tym momencie jest 28 dzień kwietnia. No, troszeczkę dłuższą posiadówę sobie zrobiłem z Bloodborne'em, stąd tyle odcinków, nagrywanych w krótkim odstępie czasowym od siebie. Dobra, ale wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!